Hej! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym filmiku. Dzisiaj będzie Outfit of the Day. Chciałam Wam pokazać, jak jestem dziś ubrana. Jest to bardzo prosty outfit, ale też bardzo low cost, można powiedzieć, bo niedrogie rzeczy mam na sobie, więc chciałam pokazywać, że też z małą kasą można dobrze się ubierać. No i biorę się od razu do rzeczy. Jako makijaż to nic specjalnego. Do akcesorii to mam te dwie bransoletki, które sama wykonałam. I ta bransoletka to jest H&M, która kupiłam na wyprzedaży w tej zimy za 50 centów. Tutaj mam zegarek z Fossil, który był kupiony na moją 18, więc bardzo dużo lat temu. I jeszcze tutaj mam naszyjnik z takim serduszkiem, które Wam pokazałam w ostatnim filmiku. I reszta rzeczy, którą mam na sobie, to jest bluzka bez ramionczek z H&M-u, jeansy 7/8 z H&M-u i niby konwersów za 10 euro, które kupiłam 2 lata temu, jak nie 3. I jeszcze do tego miałam, noszę okulary przeciwsłoneczne z firmy Max & Co. Tutaj, która jest jedną z najbardziej kosztownych rzeczy, które mam na sobie dziś. I jeszcze torebka biała, taka duża, którą kupiłam też za 10 euro w takim sklepie tutaj z butami i z torebkami. Teraz pokażę się Wam w całości. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że outfit Wam się spodobał. Od razu nakręcę dla Was drugi filmik, żebyście nie byli beze mnie za długo. I napiszcie tutaj na dole, jeżeli Wam się spodobało, czy nie, czy coś byście zmienili. I przypominam Wam, że też tutaj na dole jest napisany mój link do mojej strony na Facebooku i do mojego profilu na Twitterze, więc dołączcie do konwersacji i do zobaczenia na następnego razu. Pa, pa!